A jaki to był głos, tak żebyśmy mogli określić? Liryczny, ciepły, aksamitny? Zaczynał od lirycznego. Zaczynał od lirycznego i ten głos dojrzewał. Tam się tworzył, prawda, rezonans, ten głos się rozwijał. I on śpiewał nawet później bardzo mocne partie, jak w Trubadurze, prawda, Madryka, Verdiego. Ja pamiętam te spektakle bytowe Trubadura, to było coś wspaniałego. On tam w trzeci akt się kończy dwoma ariami, jedna liryczna, potem tak zwana stretta z dwoma wysokimi C. To owacja po tym akcie, kiedy on wychodził się kłaniać, była tak ogromna i tak długa, że ja w ogóle nigdzie w Polsce czegoś takiego nie przeżyłem. Inna ciekawostka, panie Andrzeju, ponieważ wspomniał pan, że Paprocki był tenorem Moniuszkowskim. Sam powiedział, że miał notes, w którym skrupulatnie zapisywał każdy swój występ i odnotował, że Jątka zagrał ponad 300 razy, tak? Stefana w Strasznym Dworze ponad 250 razy, a Pinkertonem w Butterfly, Madame Butterfly był ponad 200 razy, więc... No to chyba jakieś rekordy. Czy jest drugi taki śpiewak, tenor, który mógł się pochwalić równie pokaźną ilością występów? Trudno powiedzieć, ale chyba trudno będzie znaleźć. Dlatego, że on śpiewał bardzo długo. Głos, nawet podobno jakiś muzykolog amerykański, nie wiem czy chciał tylko, czy w końcu napisał, chciał pisać pracę naukową, bo on pisał o śpiewakach, o instrumencie naturalnym, jakim jest głos, i uznał, że w całym świecie wokalnym dwaj są fenomenalni artyści, Polacy właśnie, Hiolski i Paprocki, którzy w bardzo późnym wieku ciągle śpiewają pięknie i głosy ich się jeszcze rozwijają. Kiedy inni, znakomici śpiewacy, już bledli, prawda, w swoim blasku, że tak powiem, wokalnym, oni jeszcze się rozwijali. Że to było coś nadzwyczajnego właśnie. Łącznie podobno wystąpił ponad 2800 razy w Polsce i 50 razy za granicą. No tak. To jest, rekord. Podsumowując, postać Bogdana Paprockiego, wybitny tenor, idol, legenda polskiej opery narodowej. Tak, no można go tak, oczywiście podsumować. Co jeszcze możemy powiedzieć na końcu o nim, o tym, że następca czy następcy są? To na pewno. Bardzo się podniósł poziom teraz wszystkiego. I w sporcie, i w instrumentach, prawda, w instrumentalnej muzyce. I świetni są śpiewacy, świetnie wyszkoleni. Wtedy takiego poziomu nie było, tylko właśnie oni tak błyszczeli. W sercu marzenie staje się potrzebą. Tak, to straszny, bardzo straszny dwór. Prawdę mówił Maciej stary, są tu strachy, są tu czary. Ten niepokój nieustanny, myśl o zwrotu pięknej kany. Nie mieli konkurencji w Polsce? Mieli konkurencję, ale oni mieli taką jakąś indywidualność,
która sprawiała, że od razu ich się jakby, jak się słucha nagrań różnych śpiewaków świetnych, to możemy się zastanawiać, czy to śpiewa ten śpiewak, czy inny, prawda, z wielkich śpiewaków włoskich. Paprockiego i Chiulskiego po pierwszych dwóch dźwiękach się pozna, prawda? Mają coś takiego swojego niepowtarzalnego. Mówię jasno w chwili tej, że czarami, że czarami oczy jej. Gdy mieszkał pan w Bytomiu, a obaj no jednak opuścili to miasto i Operę Śląską na rzecz Teatru Wielkiego w Warszawie, no, był wielki zawód wśród publiczności. No, oni jeszcze śpiewali gościnnie, przyjeżdżali, tak. Oni bardzo byli przywiązani do opery. Wszystkie swoje jubileusze zawsze świętowali w Operze Śląskiej. Tam są dwie sale, sale prób, jedna jest imienia Bogdana Paprockiego, druga imienia Andrzeja Chiulskiego. Tam ten kult tych dwóch śpiewaków do dziś jeszcze jest aktualny, jeszcze czczony. Tak niezawodnie, bo wszedłszy pod ten dach, tylko mi tych oczu strach. Czy można powiedzieć, że tym trzecim wielkim głosem, oprócz tenora Paprockiego i barytona Chiulskiego, był Bernard Ładysz, bas. Tak, no to znowu inna kategoria, ale to właśnie, i oni też bardzo dużo razem w wielu spektaklach śpiewali. No Ładysz to też bas o zupełnie niepowtarzalnej barwie głosu. Są wspaniali też śpiewacy tej kategorii, no znakomici. Ale Ładysz to właśnie też, tak jak Paprocki wśród tenorów, Chiulski wśród barytonów, wśród basów Ładysz też to był głos no niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. Nie, nie, nie myślmy o tym, baczność Stefanie, za cię przyrzekło żyć bez żadnym stanie. Jedna ciekawostka, ponieważ często zmieniał miejsce zamieszkania, jak był młody, urodził się w Toruniu, gimnazjum kończył w Chojnicach, a na studia muzyczne uczęszczał w Lublinie, tak jest. No i później trafił do Bytomia dopiero. On śpiewał w zespole pieśni tańca Wojska Polskiego i przyjechał ten zespół do Bytomia gościnnie. No i w czasie prób Belina Skupiewski dowiedział się, że taki tenor śpiewa, szybko pobiegł posłuchać. No i posłuchał, że to jest fenomenalny głos. Zaproponował Paprockiemu, żeby przeszedł do opery dla Paprockiego, no była to zaszczytna propozycja, nie wiedział jak to zrobić, trzeba się było zwolnić z wojska, no ale załatwiono to jakoś, no i po prostu przyjęto go w poczet solistów do Opery Śląskiej i tam właśnie stworzono mu szkołę całą, którą on jako miejsce do rozwoju. Tak, on się tam wspaniale rozwinął. Dzieł Moniuszki, także dzieła w jego repertuarze, Rossiniego, Donizettiego, Pucciniego, Bizeta, tak, Offenbacha. Tak, on był świetny. Wszechstronny. Tak, on był wszechstronny, ale szczególnie opera XIX wieku. To był jego rzeczywiście
najlepszy dla niego jakby repertuar. Wspaniałe kreacje verdiowskie. No już wspomniałem o Trubadurze. No, wcześniej Traviata. Balu Masztowym był wspaniałym Renatem. Nie Renatem Tochiolski, Ryszardem. Też razem partnerowali w Balu Masztowym wspaniale. Carlosie Verdiego, Puccinińskiego. To był wspaniałym, długie lata, zresztą to była zanim ulubioną jego partią stała się partia Dorwozego w Carmen Bizetta, to ulubioną jego przez wiele lat partią była partia Rudolfa w Cyganeli Pucciniego. Wykonywał ją niezwykle ekspansywnie, wzruszająco po prostu, wspaniale. Byłem na wielu przedstawieniach, to były wielkie wzruszenia. Ale wracając do Moniuszki, byłem wielokrotnie na halce, który śpiewał Jątka i raz byłem na takim przedstawieniu, kiedy coś takiego się wydarzyło nieuchwytnego, co nigdy nie wiadomo, czy się wydarzy i dlaczego. Kiedy zaśpiewał arię i ty mu wierzysz, biedna dziewczyno, w drugim akcie, zaśpiewał to z taką żarliwością, że publiczność na chwileczkę zamilkła, a potem wybuchła taką owacją, że dyrygent stukał batutą w pulpit, że chce dalej prowadzić, nie mógł dalej przedstawienia prowadzić, publiczność po prostu oszalała. Ktoś z drugiego balkonu rzucił mu kwiaty pod nogi, jeszcze ta owacja się zmogła. No było wielkie wzruszenie. Właśnie on potrafił tak rozgrzać publiczność swoim głosem, bardzo oszczędnym aktorstwem, ale właśnie wszystko w głosie. Wszystko w głosie i myślę, że to co powiedział, serce, tak. Że śpiewał sercem. Tak. Poza tym jakaś taka niezwykła kultura wyrazu tego, co śpiewał. Frazowanie cudowne, piękny, długi oddech, cudowna barwa, dobierana zawsze odpowiednio do interpretacji tego, co śpiewał. Był nadzwyczajny śpiewacy byli, nadzwyczajny. Panie Andrzeju, i za wspomnienie tego nadzwyczajnego tenora Bogdana Paprockiego dziś w Słupsku, w tym wyjątkowym dniu, także dniu zakończenia sezonu artystycznego w naszej Filharmonii Sinfonia Baltica, halką, operą Halka Moniuszki. Tak, mamy dzisiaj godnych spadkobierców. Czyli w wersji półscenicznej. Tak, 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 ale bardzo duże, obszerne fragmenty pójdą ze względu na to, że jest chór, znakomity chór Opery Nowa Bydgoszczy, przygotowany przez Henryka Wierzchonia. Imponujący chór. No i cała stawka solistów. No naprawdę, Hiolski i Paprocki tam z góry mogą być szczęśliwi, że mają takich następców. To, co dzisiaj usłyszymy, to ja już jestem po próbie, słuchałem, to naprawdę wielka radość. Wielka radość, będzie wielkie przeżycie, jestem przekonany. I na to czekamy, a dziś dziękuję za te wspomnienia. Ja dziękuję i bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Dziękuję. Oryginalny tytuł pieśni Jana Galla, Gdybym nocy dziewczyny. No, ja niestety muszę to zaktualizować
i zawsze zapowiadam, gdybym był bardzo, a bardzo młodszy. Usuwa się, rzucając się do rzeki, ze skały. I kiedy tłum ludzi wychodzi z kościoła, Jątek zauważa, że Halki nie ma, że się utopiła, że utonęła. Wszyscy to komentują, ale Dzięba ucisza wszystkich, ponieważ nie chce, żeby taka informacja zepsuła radość ślubnej uroczystości. Nakazuje wszystkim radosny śpiew, a ci wszyscy wieśniacy, widząc, co się dzieje, ten radosny śpiew smutno odejmują. I tak kończy się czteroaktowa Halka Stanisława Bajuszki.